Już 15 lutego ruszy 9. z kolei edycja naboru wniosków o wsparcie finansowe w wymianie źródeł ciepła. Póki co na dotacje skierowane bezpośrednio do mieszkańców Suwałk trafiło niemal 1 800 000 zł. Z suwalskiej przestrzeni zniknęło ponad 280 kopciuchów wymienionych na piece gazowe, kolejna ponad setka nieruchomości została przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. W pozostałych nieruchomościach stare piece wymieniono na takie, które zasilane są nieco bardziej ekologicznym paliwem. Łącznie przez 8 lat zmiany nastąpiły w niemal 500 budynkach. W ostatnim czasie kryzys energetyczny dał w kość osobom ogrzewającym domy kosztownym i swego czasu trudno dostępnym węglem. To mogło wpłynąć na decyzję o wymianie starych pieców na znacznie bardziej ekologiczne źródła ciepła, ale i miejskie dopłaty również przyniosły efekt. Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji mają ci, którzy wybiorą miejską sieć ciepłowniczą, ale nie oznacza to, że inne rozwiązania są niemile widziane. Przyłączenie się do lokalnej sieci gazowniczej też cieszy się największą popularnością. A dotacja to spora pomoc w uniesieniu kosztów wymiany źródeł ciepła. O dotacje mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Ci pierwsi mogą uzyskać od 3 do 6 tysięcy złotych dopłaty, natomiast wspólnoty nawet 15 tysięcy. Tam, gdzie nie ma możliwości wykonania przyłącza ciepłowniczego lub gazowego, wciąż można uzyskać wsparcie na inwestycje w inne rozwiązania, ale z pewnością trzeba spełnić zasadniczy warunek. Kocioł musi spełniać określone surowe normy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji spalin. Jak czytamy w programie, powinno to być urządzenie klasy 5. Zainteresowani skorzystaniem z miejskiego programu wymiany źródeł ciepła już za kilka dni będą mogli składać wnioski, ale też skorzystać z konsultacji i pomocy pracowników Urzędu Miejskiego. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w miejscowym ratuszu, w Wydziale Ochrony Środowiska lub telefonicznie pod numerem 87 562 82 10. W tegorocznym budżecie na program wymiany źródeł ciepła zarezerwowano 200 000 zł.